Halo? Halo? Nagraj 15 najgorszych postaci w Naruto. Powiedz lepiej coś, co mnie przekona. Jest tam Sakura. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Nie jest na pierwszym miejscu, a ostatnim. Dzień dobry, chyba nie muszę mówić wam, o czym będzie dzisiaj ten filmik. Normalnie jak odebrałem ten telefon, to... I pogadałem z tą drugą osobą, normalnie miałem ochotę wziąć taki telefon, po prostu wziąć. Ła, dostałem jeszcze w łeb. Zaraz wracam. Już jest. No więc zaraz zaczynamy, mam stronę inną niż poprzednią. Czytałem też komentarze, kilka komentarzy, na razie nie odpisywałem, będę odpisywał później. Czytałem kilka komentarzy, że na przykład zacząłbym w końcu czytać te teksty, które tam są napisane. Także przetłumaczyłem je w Google Translatorze i będziecie mieć na połowie ekranu to, co jest napisane po polsku, z śmiesznym tekstem, z śmiesznym tłumaczeniem. Ja sobie to przeczytam, zanim nagram tą swoją reakcję, żeby być przygotowanym, chociaż miało być to na luzaku i będzie na luzaku, mam nadzieję. I cóż, przechodźmy do tego tematu jakże zacnego. Okej, a więc przygotowanko nie będzie wielkie, żeby to było właśnie na luzaku. Nie czytałem większości postaci, tylko te kilka, żeby zobaczyć, czy ta strona ma sens, bo jeśli by miała sens, to tego odcinka by nie było. Także pierwszej osoby nawet nie będę za bardzo recenzował, bo jest nią pierwsza czy ostatnia Sakura? Ostatnia. Właśnie. Także tutaj nie mam chyba co mówić. Gdzieś tu? Nie, tu. O, gdzieś tutaj macie... O Jezu, a to będzie mniejsze. Dobra, w każdym razie w prawym górnym rogu będziecie mieć pewnie odcinek z Sakurą, o której mówię, jak bardzo ją kochamy wszyscy bardzo mocno. Jak chcecie, to sobie obejrzyjcie. Okej, miejsce 14 to jest Kaguya. I tutaj macie opis po prawej stronie po polsku, a po lewej po angielsku. Okej, i opis jest całkiem, myślę, trafny tutaj, mimo tego, że jest śmiesznie napisany, bo jest jeden do jednego przetłumaczony na translatorze, aczkolwiek tutaj jest powiedziane o tym, że właśnie to jest niepotrzebny jeden z bossów, złoczyńców, czy jak sobie chcecie to nazwać, że była przedstawiona jako taki zły, strasznie zły, zła bogini, nie zły bohater, chociaż zły bohater też. No, w każdym razie niezbyt fajna postać i ja się z tym zgodzę, ponieważ te epizody przede wszystkim były zbyt długie z nią. Nie powiedziałbym, że była jakaś tak mega straszna i uciążliwa, ale tak, końcówka Shippudena była strasznie słaba, za dużo jej było, ta historia była taka sobie, więc nie powiem, że była to fajna postać. Dlatego też tutaj się zgodzę i potwierdzę to, według mnie ta postać nie była zbyt ciekawa. Kolejną postacią jest Killer Bee. Rozumiecie? Killer Bee. Nie wiem, może to jest moje jakieś personalne odczucie osobiste, czy jak chcecie sobie to nazwać, ale ja Killera Bee lubię. I tutaj jego zaleta, myślę, główna i cała otoczka tej postaci jest napisana jako wada. To, że on jest niepoważny, że rapuje i tak dalej, że nawet jego własna bestia ma go dość, tak? Tylko, że to jest specjalnie zrobione, przecież każdy to wie i to ma być przyśmiewcze. Każdy w świecie Naruto wie, że ten rap jego jest słaby. My jako oglądający wiemy, że to jest słabe i to ma być słabe. Czego nie rozumiecie? Killer Bee jako postać, osobowość jest taka, jaka jest. Jest to spoko, wyróżnia się wśród Naruto, nawet jeżeli tutaj jest dużo głupkowatości, to Killer Bee nawet się wyróżnia swoją głupkowatością. A jeżeli chodzi o umiejętności, no to on też nie ma dość sobie równych, można powiedzieć, jest naprawdę potężny, więc jak można nie lubić Killera Bee? No może ktoś tam się znajdzie, kto nie lubi i to mu strasznie przeszkadza, ale dla mnie osobiście to jest coś dziwnego. Jak Killer Bee może być aż tak nielubiany? W sensie, według tej strony oczywiście, bo wątpię, że jakoś strasznie dużo osób go nie lubi. 12. postacią jest Sai. Sai jest jedną z najgorszych postaci w Naruto. Wiecie o tym? Taka ciekawostka. Może ja zrobię 10 ciekawostek
na temat Naruto z wybranych stron, bo okazuje się, że Sai jest słabą postacią i jest napisane, że hej, on był całkiem fajną postacią, ale go zepsuli, bo jednak pracował dla Danzo i był szpiegiem, a nie wydawał się być szpiegiem. Okej, i co? Co z tego, że nie wydawał się być szpiegiem? Ja myślę, że to wcale mu nie odjęło. Sai jest zajebisty. Hej, zapomniałem, że można tak już mówić. To jest nawet nie przekleństwo, nawet w telewizji tak mówią, więc chyba YouTube się nie obrazi. Aczkolwiek Sai jest bardzo fajną postacią według mnie. Jest charakterystyczny, jest szczery. Po prostu jeszcze spowodował, że Sakura przez niego płakała. To mu daje taki szacunek ode mnie. Poza skalę wyjeb... No naprawdę, nie wiem czemu można się czepiać do Saja. Mi się zdaje, że to jest postać bardzo dobra. No może w Boruto jest już nudnawy i tak dalej. Nie wiem, no tak mi się wydaje, ale ja już Boruto nie oglądam i tak po prostu jest mało tam dorosłych, szczerze mówiąc. Ale przez cały Shippuden lubiłem Saja. Po prostu się go lubi, bo jest sobą i w ogóle nie ma praktycznie emocji. Tak śmiesznie próbuje poznać emocje. Dla mnie to jest super postać. A tutaj okazuje się, że dlatego, że był szpiegiem, to już nie jest fajne. Aha. Następną postacią jest, proszę państwa, Rin. Rin jest kolejną postacią, która jest strasznie, ale to strasznie wkurzająca w tym Naruto, ponieważ według tego opisu chodzi o to, że została przedstawiona jako kolejna Sakura. Rin równa się Sakura. Ja nie wiem, co oni ćpali, naprawdę. Rin jest słabą postacią z tego względu, że była taka, niewiele robiła, bezużyteczna w miarę i tak dalej. Kishimoto ją wsadził tylko po to, żeby wszczepiono jej te trzy ogony, jak tu jest napisane po polsku ładnie. Tylko po to, żeby Obito zobaczył, jak Kakashi ją zabija, aby po prostu Obito stał się tym złym. Co jest w tym złego? No, ja nie wiem. To jest medyczny ninja. Chyba. Ona jest supportem. Co ona ma robić? Ona ma biegać na czele i, nie wiem, walić z Rasengana? Poza tym była w, nie wiem, 5 filerach i tak mało było w tym Naruto, tak naprawdę dopiero pod koniec, gdzie Obito sobie ją wspominał. Co ona miała robić? Ona nie miała przez większość serii nie wiedzieliśmy, że Rin istnieje. Więc jakim cudem może być tak strasznie użyteczna, jak, nie wiem, chociażby Tonton. Chyba Tonton się pojawi w każdym odcinku, przykro mi bardzo. No, nie wiem. Rin, jak dla mnie... o Boże, ale teraz powiedzą... Jezu, jaką ja mam bekę, jak 20-letni typowie plus nagrywają o animcu i jeszcze powie, że ta postać to jest jakaś urocza. No powiem. I co? Pijesz mnie? Dobre, ale no, Rin to jest taka bardzo fajna postać, urocza według mnie. No, nie wnosi jakoś strasznie dużo do anime oprócz tego, że zginęła i przez to Obito robił to, co robił. Więc o co chodzi? W sensie to wystarczy. Jest bardzo dużo postaci, które nie mają żadnej w ogóle, żadnej fabuły, można powiedzieć, żadnych odcinków. Są postacie, których nigdy nie znamy. To jak powiedzieć, że Rin jest zapychaczem w trzyosobowej drużynie Minato, kiedy nie wiemy, kto był w Minato drużynie. Chodzi mi o to, że jak Minato był dzieckiem, to nie wiemy, kim były pozostałe dwie osoby. To one też były zapychaczami i co, mamy jej nienawidzić? Bardzo słabe postacie, ponieważ nic nie wnosiło oprócz tego, że były. Aha! Kolejną postacią jest trzeci Hokage i tu jest opis, jak widzicie, oczywiście po prawej stronie, jako że on był strasznie złym Hokage, że robił jakieś błędy, że nie zobaczył, co robi Danzo, że kazał tak naprawdę wybić klan Uchiha, że źle traktował Naruto, w sensie tutaj chodzi o to, że chyba o to, że nie pozwalał nikomu mówić, że w Naruto mieści się 9 ogonów. Przepraszam, ja przeczytałem po polsku i nagle mówię 9 ogonów, może będę mówił list o 9 ogonach. Nie będę tak mówił. Więc chyba chodzi o to, że Sarutobi zakazał mówić w
otoczeniu Naruto w ogóle o Kyubim, że on w nim jest i tak dalej. I chyba chodzi o to, ale on cały czas się zajmował tym Naruto. Zobaczmy to, że cały czas się zajmował. To po pierwsze. Po drugie, tak, jestem w stanie troszeczkę zrozumieć, że ludzie go nie lubią przez to, że właśnie jego decyzje były takie, a nie inne, że jeżeli chodzi o Orochimaru, gdy zobaczył, że on coś tam robi złego, to zawahał się i go przepuścił, pozwolił mu żyć. No ale to są po prostu, to jest Sarutobi, okej? Okay? W sensie, ja nigdy za nim jakoś nie przepadałem, nie, że to była moja jakoś ulubiona postać i też nawet bym powiedział, że strasznie zaniżałem jego siłę, myślałem, że był całkiem wielkim gównem, szczerze mówiąc. Jakoś to się zmieniło na jakiejś przestrzeni czasu, gdy tak naprawdę pewnie też mieliście troszkę wy na to wpływ, bo czasem coś tam mi pisaliście, jak go ryłem, za to, że jest jakoś taką dziwną, słabą postacią, ale nie miałem czegoś takiego, że ej, ale on jest zły. Dla mnie był zapychaczem, troszeczkę, aczkolwiek nie był zły. I teraz już w ogóle nie jest zły. No to jest po prostu Sarutobi, każdy robi błędy, czemu nagle trzeci Hokage jest tym strasznie złym, gdy inni robili różne rzeczy. Madara robił gorsze rzeczy, przecież zabijał wszystkich, ale każdy go lubi. No nie każdy, ale bardzo dużo osób go lubi. Więc co z tego, że dobra postać robi złe rzeczy, a zła postać robi same złe rzeczy i to już jest okej, okay, tak? Ale jak dobra osoba robi coś ze swoim przekonaniem, po prostu to się nie udaje, no trudno. Nie wszystko musi się udać, on nie jest też wszechwiedzący, tak? Także nie rozumiem sytuacji, tak? Miejsce dziewiąte, Karin. I tutaj powiem tak, ja lubię Karin. Wiem, że częściej nie lubi, miałem kiedyś odcinek o najbardziej wkurzających postaciach w Naruto. Tylko, że to była moja personalna topka, a teraz mamy topkę, która jest pewnie też personalna, tylko innej osoby, ale bardzo dużo... z bardzo wieloma pozycjami się po prostu nie zgadzam. Karin, chodzi o to, że ona była fangirl Sasuke, że tu jest śmiesznie to przetłumaczone, czekajcie, znajdę to. Kishimoto namalował ją jako uprzedmiotowiającą szaloną damę, więc ta szalona dama była po prostu niby szalona. Nie wiem, ja z jakiegoś powodu lubię Karin, po prostu. Nie wiem, jej umiejętności to były jakie były, nie wiem, według mnie nie była aż tak wkurzająca jak Sakura. Sakura też była, jest fangirl Sasuke, więc nie rozumiem, no w sensie okej, okay, no, część może jej nie lubić, tutaj jeszcze mogę się zgodzić, bo pewnie duża część jej nie lubi. Dla mnie osobiście, nie wiem, nie przeszkadza ona, więc wręcz ją lubię. To, że miała taką przeszłość, jaką miała, że Sasuke chciał ją w sumie zabić, ona dalej go jakby, nie wiem, no kochała, czy tam szanowała, czy biegała za nim, no trudno. To było głupie, okej, okay. No ale nie pierwsza postać tak w Naruto robi. I Karin była dużo krócej, więc pewnie jakby takiej Sakury nie było, to mogłaby być wkurzająca. Ale Sakura jest, niestety. Więc Karin mi nie przeszkadza. Co do wyglądu, podoba mi się bardziej niż Sakura. A w ogóle już w Boruto, które tam troszkę oglądałem, też mi się podoba. Jeszcze bardziej mi się z wyglądu podoba niż to, co tutaj jest zaprezentowane. Numer 8, Kabuto. No i tutaj, jeżeli chodzi o opis, to praktycznie mogę się zgodzić w 100%, ponieważ nigdy nie lubiłem Kabuto. Chyba nigdy. Może jak byłem dzieckiem i Kabuto się pojawił jako ten okularnik, który jest koło Naruto, a Naruto i Sasuke i w ogóle nikt nie wie, kim jest, to tak. Ale później nie. Jest tutaj bardzo fajnie przytłoczone, że Kishimoto próbował pokazać, jaki on jest super, jaki jest mocny, a nie miał umiejętności. I to mi chyba nawet zarzuciliście gdzieś w komentarzach, że wow, Itachi i Sasuke mieli problem z Kabuto, jeżeli chodzi chyba o siłę Sasuke versus Kabuto, czy Naruto versus Kabuto, nie pamiętam. W każdym razie stwierdziliście, że on miał, mieli problemy z nim. I tak, ale to tak się wzięło znikąd, mam wrażenie,
że on był takim przydupasem Orochimaru, a później jak Orochimaru znikł na zawsze, bo został zapieczętowany, to nagle Kabuto zaczął być kozakiem i tak robić wszystko po swojemu, można powiedzieć. Też stał się wężem po części. Coś tam wykminiał, przyzwał bardzo dużo bardzo dobrych osób, jeżeli chodzi o umiejętności, i tak mocno się wzmocnił i to tyle, i to tak nagle się no nie wiem, w moim odczuciu to, co jest tutaj napisane, jest jak najbardziej prawdą i tyle, więcej nie będę o tym mówił. Myślę, że mogę się zgodzić z Kabuto, też nie przepadam za nim. Miejsce siódme to Conan i uważajcie, bo może po tym tekście nagle uznacie, że hej, ale ona jest wkurzająca. Otóż nie. Oj, zaspoilerowałem wam trochę, kto będzie następny. No trudno. Ale przed to wiecie przynajmniej, że ta topka to jest w każdym razie Conan jako postać, która nie miała własnego zdania. I ona nie miała własnego zdania, mogę to przyznać. W sensie z tego opisu tak wynika mniej więcej, że ona robiła to, co mu kazali, kazał Yahiko i tak dalej, że byli dobrzy, a nagle stali się złymi terrorystami, którzy no, niszczyli świat, można powiedzieć. No tak, ale czy wy nie rozumiecie historii, która przeszła przez tą trójkę? Bo ja nie wiem. W sensie stało się coś tak tragicznego dla tej postaci. W sensie Conan cały czas szła za Yahiko i za Nagato. Stało się coś tragicznego i po prostu nadal z nimi szła, no co tu dużo mówić, nie miała nikogo innego, gdzie miała się pojawić, nagle robić coś sama? No nie wiem, jak to miało wyglądać. Poszła i cały czas szła od początku praktycznie życia za Nagato i Yahiko. I nie rozumiem, tutaj ktoś chyba nie zrozumiał historii ich. To jest świat Naruto, to nie jest świat prawdziwy, że hej, policja jest, coś ukradniesz i nagle łapią cię i resztę życia spędzisz w kratkach. Chociaż po części niby tak jest Naruto, no to ona jest tak silna, że nic jej nie zrobią, wiecie. W prawdziwym życiu jak dostaniesz kulkę w łeb, to po tobie, a tutaj jeszcze możesz przeżyć, jeszcze możesz robić 500 różnych rzeczy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, że skoro byli dobrzy, mieli jakiś fajny cel, nagle stało się coś tragicznego, to zmienili się o 360 stopni. Dokładnie, o 360 stopni, zauważcie. Tak właśnie było. Nie wiem, ja może ich zrozumiałem, bo miałem podobnie. Byłem jakiś tam, coś się u mnie stało i byłem całkiem inny. I teraz trochę wracam i tak wszystko jest takie poplątane, nie wiem. Mam wrażenie, że ten, kto to pisał, w ogóle nie zrozumiał sytuacji, w której oni się znaleźli. A ona od zawsze była taką osobą, że chodziła z kimś. No nie wiem, nie macie żadnych kolegów, którzy z którymi jesteście już od lat, macie jakąś grupkę. No i praktycznie, jak robicie coś złego, to robicie razem. No nie wiem, głupia rzecz, powiem to szczerze. Ej, nie wiedzieliście pewnie, że nikt, jeszcze nikt, nie skończywszy 18 lat, nigdy nie pił alkoholu, nie? Tak właśnie było, więc wcale nie jest tak, że macie grupkę trzech osób, powiedzmy, i pierwszy raz próbujecie alkoholu i to jeszcze nawet nie macie 18 lat i to jest nielegalne, tak? Nie wiadomo, skąd wzięł się ten alkohol, nieważne, to nie jest ważne, ale wcale nie jest tak, że idziecie razem prawdopodobnie i próbujecie tego. Nie, bo nikt nie jest ciekawy świata, wcale nie jest tak, że są grupki osób i zazwyczaj robią wszystko razem, nieważne co. Nie jest tak. W ogóle tak nie jest. Miejsce szóste, zaspoilerowany Shisui. I chodzi o to, że... Chodzi głównie o to, że on się zabił i zrzucił wszystko na barki Itachiego. Głównie z tego opisu to wynika. Jeżeli chcecie, to sobie zatrzymajcie i przeczytajcie. Oczywiście jestem w stanie trochę to przyznać. Tak samo jak to, że Danzo tak łatwo zabrał mu oko, to też było dla mnie trochę takie what the fuck, jesteś taki OP, a nagle on takim jednym ruchem wyrwał ci oko. Trochę słabe. Oczywiście, tak to wyglądało, ale okej, w sensie ja osobiście przyznam, że no nie wiem, nie jestem jakimś strasznym wielkim fanem Shisuiego, ale tak, doceniam jego umiejętności chociażby. No i
Wszyscy mają być tacy sami, no przestańcie, no tak postąpił i tyle, no nie musiał robić niczego innego. Przez to, że tak zrobił, jest postacią bardzo lubianą. Jest bardzo tajemniczy, przez to, że bardzo szybko umarł, że... umarł, zginął, nie wiem, zabił się, cokolwiek. Jest przez to bardziej lubiany, nie mniej lubiany. Może dla ciebie, panie kolego, który to pisał, który nigdy w życiu nie obejrzy tego filmiku, był nielubiany z tego powodu właśnie, ale dla większości właśnie z tego powodu był ciekawy, był bardzo mocny, szybko zakończył swój żywot, przez to jest tajemniczy, nie został rozwinięty, ludzie mogą sobie pisać na jego temat jakieś teorie, dlaczego czegoś tam nie zrobił i tak dalej. O to w tym chodzi. Jest... temat się bardzo dlatego kręci, to jeszcze napędza te koło popularności Naruto. Właśnie przez takie postacie. Miejsce piąte, Tsunade, i jest tutaj napisane bardzo dużo, bardzo trafnie. W sensie, ja nie mam nic o Tsunade, ale to co jest napisane jest prawdą. Przykro mi bardzo, może ktoś się z tym nie zgadza, ale jak oglądałem Naruto, to miałem też wrażenie, że fajnie, ją chcą za Hokage, bo Jiraiya odmówił. Chociaż wtedy chyba jeszcze nie widzieliśmy, że Jiraiya odmówił, nie pamiętam. Nie, chyba odmówił, chyba wiedzieliśmy. W każdym razie ją chcieli za Hokage, ale my jako widzowie nie wiedzieliśmy czemu, bo co? Bo małemu dziecku 12-letniemu, który uczy się Rasengana, walnęła pstryczkiem i on odleciał na kilometr. Nie takie rzeczy już widzieliśmy, Sakura potrafiła to zrobić, no halo, więc... nie wiedzieliśmy czemu jest tak super OP i dlaczego ją akurat chcą na Hokage. I tej umiejętności jej nie było widać i też nie było jakoś super dobrym Hokage. Także trochę się z tym zgadzam, w sensie rozumiem to co napisał. Nie mam nic do Tsunade, ale potrafię się z tym zgodzić i to tyle, myślę, że nie będę tutaj więcej mówił. Miejsce czwarte, Kakashi. Naprawdę, Kakashi jest słabą postacią, jakbyście nie wiedzieli. Otóż jest tu napisane, że nie powstrzymał Sasuke od nienawiści, że nie potrafił zażegnać konfliktu Naruto i Sasuke, że w sumie przeżył podobne chwile do Sasuke, a jednak nic z tym nie zrobił i że był całkiem słabym Hokage. Jest tu też napisane, że był wysoko wykwalifikowany, ale fajny czynnik nie powinien być wymówką. Kakashi był fajny, był mocny, więc też zasługiwał jako bardzo mocny ninja na swoje miejsce jako Hokage, więc nie był jakby wybrany, ponieważ ej, nie mieli kogo wybrać na Hokage. Był naprawdę dobry, tak? Mi się zdaje. A to, że nie zażegnał Sasuke i Naruto, więc co wy chcecie? W sensie, jeśli on by ich pogodził, to odcinki Naruto mogłyby się skończyć na 10. Co oni by robili przez resztę anime? Taki był zamysł, żeby Sasuke był rywalem Naruto. Złym rywalem, nie wiem, który zboczył z tej ścieżki. O tym jest całe anime, więc czemu miałby zażegnać ten spór, skoro o to chodziło w tej bajce? Nie rozumiem. Może dlatego, że lubię tak bardzo Kakashiego. To jest, nie wiem, bardzo racjonalne, co on pisze. Tak? Ale to jest show. To nie ma być strasznie racjonalne. To nie ma być takie, że hej, chodź Sasuke, ja cię pogłaszczę tu po główce, porozmawiamy, wiesz, ja też miałem jakiś kolegę, ta. No i on sobie umarł i on miał bardzo fajne przekonania, nie? A ja olałem go. Tak go olałem. I teraz mi przykro, nie? Więc co na to? Co na to, żeby przejść na dobrą stronę? Nie? Trudno. Jak się okazuje, to miejscem trzecim jest Orochimaru. Zejdę wam troszkę, żebyście mieli cały opis ładny. Okazuje się, że Orochimaru również jest bardzo słabą postacią. Przykro mi bardzo. Jeżeli uważałeś, że był fajny, to byłeś w błędzie. Okazuje się, że Orochimaru to zmarnowana postać, był
różnymi osobami tak naprawdę, później nie wiedziałeś, o co mu kompletnie chodzi. Nagle później stał się bohaterem, bo przyznał Hokage i pomógł tam Sasuke. Nie chcę przeklinać, bo zależy mi na pieniądzach z tego filmiku, tak? 10 zł ratuje życie. Pamiętajcie. Więc Orochimaru od początku miał być postacią, która jest niejednoznaczna. Nie wiadomo, czy on jest dobry, czy jest zły. Nic o nim nie wiadomo. I tak właściwie jest. Halo. Cały czas nie wiemy, no chyba, że tam w Boruto coś zostało wyjaśnione. Nie wiem, nie oglądam od tyle już odcinków, jak już powiedziałem 500 razy. W każdym razie nie toleruję tego, więc mówię tu o Naruto i Shippudenie. Orochimaru jest strasznie tajemniczy i wiemy coś tam o nim, ale cały czas nic. I to, że on jest taki, taki, owaki, tutaj się interesuje tym, jest wyjaśniony tym, że on chce poznać cały świat, tak mam wrażenie. On chce znać wszystkie jutsu, wiedzieć wszystko. Pragnie wiedzy, umiejętności, wszystkiego. A tutaj jest też napisane, że nagle pragnie eksperymentować z ciałem Sasuke, czy nawet chciałby, żeby Sasuke był jego pojemnikiem. Co w tym złego? Dzięki temu ciał... czwarta gęstość weszła, kurde. Dzięki temu ciału? Dzięki Sasuke mógł osiągnąć więcej, dużo szybciej. Dzięki Sharinganowi, co prawda nie wiem, czemu sobie go nie przyczepił, ale to jest teoria, wiecie, to nieważne. W każdym razie, dzięki niemu mógł osiągnąć różne rzeczy szybciej. I czym tu się dziwić? Orochimaru jest jaki jest i miał taki być. Nie licząc Boruto, nadal nie wiemy, czy jest dobry, czy zły. Pomógł tam na końcu dla Sasuke. Okej, okay, może to już było takie dziwne, okej? Okay? Ale jest nadal jaki jest. Jest Orochimaru. I fajnie, że jest. Miejsce drugie, Hagoromo, czyli mędrzec sześciu ścieżek. I powiem tak, ja osobiście nie przepadam za nim, ale to, co tu jest napisane, jest strasznie głupie. Skoro już tam powiedziałem, że ta strona chciałaby być racjonalna, to jest z drugiej strony bardzo nieracjonalne. Chodzi o to, że on był... udoskonalił to wszystko, tak jak napisane, naprawdę udoskonalił to, co miało być Shinobi i rozpowszechnił filozofię na całym świecie. I chodzi o to, że konsekwencje wyszły, jakie wyszły, że ogoniaste bestie sobie biegały tak, jak chciały, tak? Tylko że one na początku w ogóle nie były złe. Ogoniaste bestie były przyjazne. Pamiętasz takie rzeczy, kopy, czy nie wiem, może ja sobie wymyśliłem, nie wiem. W każdym razie, niby tym, co jest złe w nim, to, że to, jak się wszystko potoczyło dalej, to jego wina. Ktoś, kto przypadkiem wynalazł, nie wiem, ogień, nie można wynaleźć ognia. Ktoś, kto zobaczył, że nagle coś potrafi się palić, nie wiedział, że za 2000 lat, czy jeszcze więcej, nie wiem, kiedy wynaleziono ogień, można będzie palić przez to inne budynki i ogień będzie i plusem, i minusem. No, on traktował to jako coś nowego, jako coś dobrego. Skąd mógł wiedzieć, że ktoś to wykorzysta? Od razu tego nikt nie wie. Halo! To drugie, że pojawił się znikąd i dał moc Sasuke i Naruto? To tak. To mówię, ta wojna to już później była absurdem strasznym, to było głupie i po prostu później ich opuścił i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, dla mnie nie jest on jakoś strasznie zły, aczkolwiek myślę, że potencjał tej postaci jest mocno zabity z tego względu, że był kreowany jako ktoś bardzo, bardzo potężny. Pamiętacie pierwsze Naruto? Były pogłoski o mędrcu sześciu ścieżek, że jest naprawdę OP i tak dalej. Koniec końców nie okazał się jakiś strasznie super, nie? Nie zapamiętałem go jako kogoś, kto jest bardzo OP. A na takiego był kreowany, przynajmniej dla mnie. Przepraszam, jeżeli ktoś uważa inaczej. Miejsce pierwsze, Sasuke. I tutaj znowu
Ja polubiłem Saskę później. Na początku go nie lubiłem. Jestem w stanie się zgodzić, że był wkurzający, jakoś tam mocno nielubiany i tak dalej. Okej. Jestem w stanie. To, co jest tutaj napisane, na pierwszy rzut oka ma sens, aczkolwiek z drugiej strony, jak popatrzymy i spróbujemy wyjaśnić to, jak Sasuke działał i kim był, to to ma sens. To, co ja teraz powiem, tak mi się zdaje. Sasuke, to, że chciał być najlepszy. Kto z was nie chciałby być w czymś najlepszy? Powiedzcie mi. Gracie w jakąś grę? Nieważne, jeżeli gracie w jakieś gry, gry są pay to win, nie pay to win, dlatego ludzie wydają tak mnóstwo pieniędzy, żeby być najlepszym w czymś. Nawet już nawet nie musisz być najlepszy, aby być dobrym. Ludzie tracą na głupoty czas, żeby być najlepszym, a on by chciał być najsilniejszy na świecie. To jeszcze lepsze. Był emo. Można powiedzieć, że był emo po prostu. Chciał zabić najpierw brata, później przyjaciół, przetestować siebie, tak jak tu jest napisane. No i co jest w tym jakiegoś takiego niezrozumiałego? Nie rozumiem. Skoro już był zły i nikt nie mógł mu stanąć na drodze, mógł robić co chce. Dlaczego nie zabijać dalej, nie? Bardziej bym się czepił tego jego nagłego powrotu, że hej, nagle wam wszystkim pomogę. Chociaż później się odwrócił znowu i walczył z Naruto. No nie wiem. Ta historia jest pogmatwana Sasuke, ale nie twierdzę, że jest jakaś taka strasznie zła. Że jest strasznie, strasznie nieracjonalna. Przepraszam, ja sam go nie lubiłem przez 500 odcinków, jak nie więcej. To nawet więcej, bo chyba same Shippudy ma chyba z 500, nie? No to przez 700 odcinków. W każdym razie potrafię jednak się zgodzić z tą opinią, że Sasuke jest wkurzający. Bardzo dużo osób woli Sasuke niż Naruto i jest na odwrót też, więc to jest taki konflikt, kogo bardziej lubię, ale ogółem nie twierdzę, że jest ani strasznie złą postacią, ani strasznie dobrą. Teraz patrzę, że zajęło mi to 50 minut, żeby nagrać to wszystko. Mam nadzieję, że po cięciach wyjdzie z 20. Jeżeli więcej i dotrwałeś tutaj do końca, no to gratuluję, co mam ci więcej powiedzieć. No to cześć. Do następnego. Buziaczki.